Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program Republika po południu w studiu Telewizji Republika. Pani senator Małgorzata Kopiczko, senator Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Pani senator jest członkiem Senackiej Komisji Edukacji i Sportu, tak się chyba nazywa ta komisja, więc o edukacji chciałem najpierw porozmawiać, o tych wakatach, bo piszą różne gazety, że wakaty są w szkołach, że nie ma kto uczyć. Jak to jest tak naprawdę? Panie redaktorze, wakaty są oczywiście, bo to jest jeszcze ruch kadrowy, ale tych wakatów jest bardzo mało, można powiedzieć, bo jeżeli mamy 700 tysięcy nauczycieli, a tych wakatów teraz mamy około może 8 tysięcy, ale biorąc pod uwagę duże miasta jak Warszawa, prawda, Łódź, to razem z tymi dużymi miastami, to można powiedzieć, że to jest dużo mało, bo na przykład w województwie warmińsko-mazurskim to jest 57 tylko wakatów, w tym, chciałam podkreślić, 39 specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I to jest bardzo ważne, bo w tych właśnie tych wakatach kryją się ci specjaliści. Bo to chyba był dodatkowy program pomocy dla uczniów. Tak? Tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć. To jest dodatkowy program, który wprowadziliśmy. 0,5 miliarda złotych przeznaczyliśmy na 18 tysięcy wakatów. W chwili obecnej jest około 14 tysięcy już etatów zatrudnionych nauczycieli, tych specjalistów, a tych właśnie jeszcze tych 4 tysięcy brakuje. Ale to nie jest konieczne zatrudnienie od 1 września 2002 roku, to jest możliwość, a tak naprawdę przedłużyliśmy, że tak powiem, ten obowiązek jeszcze 2 lata. Ja jako wieloletni dyrektor szkoły bardzo się cieszę, że mamy taką możliwość w ogóle zatrudniania pedagogów, psychologów, bo odwieczny to był problem. Brak było środków. Brak Szczególnie było... po COVID-zie chyba, tak? Że tak, dzieci trochę oczywiście. Wymagały nadrobienia pewnego. Dodatkowe są na pewno zaległości, na pewno jest potrzebna ta dodatkowa pomoc pedagogów, psychologów. Natomiast no, ja pamiętam te czasy, kiedy psychologowie wprost prosili, żeby przyjąć do pracy, bo byli studenci, którzy wracali właśnie z takich studiów, bo to były bardzo popularne studia swego czasu, ale niestety nigdy w szkołach nie było możliwości zatrudnienia, nie było na to środków, nie było takich możliwości, a potrzeby były, panie redaktorze, bo to nie jest też tak, że ten COVID wszystko wymusza. Te potrzeby były, bo dzieci jest sporo, które wymagają takiej pomocy i wsparcia. No pewnie wyjaskrawił trochę te problemy. Także dlatego chciałabym właśnie wytłumaczyć tę sytuację, bo to nie jest, no chociażby Giżycko dzisiaj rozmawiałam z burmistrzem, tam naprawdę sporadycznie, gdzieś po pół etatu brakuje doradcy zawodowego, czy psychologa, gdzieś w jakiejś szkole, ale to naprawdę jest no jakieś sporadyczne. No właśnie, bo to jeśli... olbrzymiony problem. Patrząc na to, co jest sednem polityki, czyli na pieniądze, to w tym budżecie na przyszły rok 64 miliardy złotych tak zwanej subwencji oświatowej. To jest wzrost o 11 miliardów, bo w poprzednim roku 53 miliardy. Czyli krótko mówiąc, będzie więcej pieniędzy dla polskiej szkoły, więcej pieniędzy również na wynagrodzenia dla nauczycieli. Tak, oczywiście. To jest znaczący wzrost, jeżeli chodzi o subwencje naprawdę światowo. Ja jeszcze nie pamiętam takiego wzrostu przez najbliższe tam 30 lat, żeby w jednym roku był taki duży wzrost. I to oczywiście będzie wzrost na utrzymanie, na bieżące utrzymanie szkół, ale również na wynagrodzenie nauczycieli. Chociaż chciałabym zaznaczyć, że już od 1 września 2022 roku już mamy tą podwyżkę, bo mamy zmiany w stopniach awansu zawodowego nauczycieli. Mamy nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego, co powoduje, że nauczyciel początkujący otrzymuje 20% podwyżki już, czyli 120% kwoty bazowej, która, jak wiemy, zawsze w ustawie budżetowej jest inna. Nauczyciel mianowany 144%, a dyplomowany 184% tej kwoty to bazowej. To strasznie skomplikowany jest system tych mianowany, początkujący, bo dla rodziców i dla uczniów to zawsze było tak, że nauczyciel jest dobry albo zły. Pani senator nie uważa, że to może jakoś trzeba by uprościć. Ale to związane z tą kartą nauczyciela. Tak? Panie redaktorze, my to uprościliśmy. To właśnie my to uprościliśmy. Teraz w Senacie podjęliśmy niedawno już decyzję dotyczącą tych stopni awansu. Nareszcie już uprościliśmy, bo był nauczyciel stażysta kontraktowy, mianowany, dyplomowany. A teraz nie dość, że uprościliśmy to i że mamy tego nauczyciela początkującego i skrócił się czas przejścia.
20 na nauczyciela mianowanego o 2 lata, czyli teraz nie 6, a 4 lata będzie nauczyciel miał ten czas, żeby zostać nauczycielem mianowanym. To też powoduje znaczący wzrost wynagrodzenia, trzeba o tym powiedzieć, prawda? Tak jak powiedziałam, to procent kwoty bazowej jest znacznie wyższy u nauczyciela mianowanego. Potem po mianowanym jest dyplomowany, także naprawdę my to bardzo uprościliśmy. Też nie ma już tej biurokracji, nie ma sprawozdań. Ja wiem, że dla nauczycieli, dla rodziców to jest może tak czarna magia czasami, ale no były... Znaczy, nauczyciel ma uczyć, a nie jest, pisać sprawozdania. I dlatego my wiemy, znamy wagę pracy nauczycieli, wiemy ile mają pracy, jeżeli chodzi o przygotowanie do pracy z dziećmi, bo to jest najważniejsze, to przygotowanie do pracy z dziećmi, dlatego odjęliśmy tej pracy, biurokratyzacji tej i w tej chwili już jest prosty ten system dojścia do kolejnego stopnia awansu. Jest ich mniej. Jest ich mniej stopni, ale czy te pobory nauczycielskie, na które no, narzeka się od dziesięcioleci, tak, że to nauczyciele za słabo zarabiają w Polsce. Teraz jak to jest? Już zaczęli zarabiać tak, że przyzwoicie? Panie redaktorze, to tak kilka kwestii. Ja nie pamiętam jeszcze takich podwyżek, jak byłam wieloletnim dyrektorem szkoły i wynagrodzenia to było 100 zł, 200 w roku. W chwili obecnej sukcesywnie te wynagrodzenia rosną i to jest od 2016 do 2022 to jest ponad około 36%. To jest naprawdę znaczący wzrost. Ale my sobie zdajemy sprawę, że zawsze trzeba tą dobrą, bardzo trudną pracę wynagrodzić. I do tego dążymy, na pewno dążymy. Prowadzimy rozmowy. Od lipca 2021 roku były prowadzone rozmowy ze Związkami Nauczycielstwa Polskiego, aby te płace wzrosły na poziomie 36%. Oczywiście proponowaliśmy wzrost pensum nauczycieli, ale to w chwili obecnej to spowodowałoby znaczący wzrost tych wynagrodzeń przy wzroście tych godzin do 4 godzin ponadwymiarowych. Teraz wiem, że jest taka sytuacja, bardzo dużo nauczycieli ma 1,5 etatu, ale nauczyciel sobie to bardzo chwalę, bo przypomnę, że 1,5 etatu to jest 27 godzin tylko pracy nauczyciela, a wynagrodzenie jest wyższe o jeszcze połowę tego wynagrodzenia zasadniczego. Czyli powiem tak, nauczyciel początkujący średnie wynagrodzenie 1 września 2022 roku to jest 4432 zł. Jeżeli ten nauczyciel ma 1,5 etatu, to odpowiednio jeszcze o te 50% jest wyższe to wynagrodzenie. Ja nie mówię, że to jest bardzo duże wynagrodzenie, to co ciągle podkreślamy. Dążymy do tego i rozmawiamy ze związkami, no niestety. Pan Broniarz, powiem tak, no ja sama... O to chciałem zapytać, bo strajk znowu ma być w szkole, tak przynajmniej mówi pan przewodniczący Broniarz. Trochę strach o tym myśleć, bo niektórzy nauczyciele się tam za krowy przebierali i te obrazki były naprawdę gorszące, ale o co ten strajk tak naprawdę miałby być? Ja jestem przekonana, że nie dojdzie do takich już więcej przebieranek, bo sobie nie wyobrażam, żebyśmy na to mogli jeszcze patrzeć, a tym bardziej dzieci i młodzież, żeby mogły to widzieć. No, tak jak mówię, pan Broniarz nie przychodzi na żadne rozmowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ja sama jeszcze nigdy nie miałam możliwości na posiedzenia Komisji Senackiej Edukacji. Może się zajmuje tą żeby zawartością spotkać tych beczek dębowych. Się tam z panem Broniarzem i porozmawiać na temat konkretnych podwyżek, które my, tak jak mówię, sukcesywnie wprowadzamy, a które pan Broniarz w 2021 roku w wysokości 36% zlekceważył. Zlekceważył, broniąc karty nauczycielskiej. Ja sama jestem nauczycielem, wiem, że ta karta nauczyciela jest na pewno jakimś wzorem, który tam był stworzony bardzo dawno, ale no, mamy już XXI wiek, trzeba na pewno ustępstwa też pójść, trzeba rozmawiać o tych zmianach. To, co dzisiaj podnosimy też, że nauczyciele, szczególnie w małych szkołach, powinni być nauczycielami, którzy uczą co najmniej dwóch przedmiotów i często tak to są nauczyciele dwuprzedmiotowcy. Ja wczoraj byłam w takiej małej szkole w Wrzeńsku Wielkim, gmina Prostki i rozmawiałam z nauczycielami, tam nauczyciele uczą dwóch, trzech przedmiotów.
kandydatów, bo to jest mała szkoła, 80 uczniów. Klasy są małe, ale no, chwała gminie i nauczycielom, że tak pięknie prowadzą tą szkołę, że mogłam wczoraj się z nimi spotkać i wiem, że nauczyciele naprawdę bardzo sobie chwalili pracę. Ja nie słyszałam żadnego narzekania, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. Natomiast budujemy tam, rzeczywiście poprawiamy warunki pracy tej szkoły. To jest już pozdrawiamy świetne. Szkołę i dzieci. Tak, pozdrawiam też serdecznie. W szczególności, ale właśnie w nowy przedmiot ma się pojawić w szkole. Już stał się hitem ten hit, czyli historia i teraźniejszość, bojkot podręcznika. Co pani senator na to? Panie redaktorze, podręcznik jest opiniowany przez rzeczoznawców. To minister dopuszcza do użytku i ten pierwszy podręcznik pana profesora Roszkowskiego został dopuszczony do użytku, ale teraz w chwili obecnej jest już drugi podręcznik wydawni szkolnych i pedagogicznych, też jest już zatwierdzony. Podręcznik to tak naprawdę tylko narzędzie do pracy dla nauczyciela. Nauczyciel może stworzyć autorski program nauczania w oparciu o to, jaką ma grupę, jakie są możliwości pracy z tą grupą. Nauczyciel nie jest, podręcznik nie jest jakimś wyznacznikiem. Także tutaj to bym powiedziała, że to jest narzędzie, które nauczyciel może wybrać. Ten podręcznik może wybrać drugi podręcznik. Natomiast sam przedmiot jest na pewno bardzo potrzebny, szczególnie z tego względu, że właśnie w pierwszych i w drugich klasach szkół ponadpodstawowych będzie uczona ta historia od 1945 do 2015 roku. Wybrane zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie i ta wiedza jest potrzebna na uczniom, chociażby, żeby rozumieć dzisiejsze współczesne czasy, żeby podejmować świadome i odpowiedzialne wybory. W lewicowych gazetach czytam, że trzeba ograniczyć liczbę historii w szkołach. Bo to, tak, przepraszam za takie pytanie, oczywiście prowokacyjne, to po co jest historia w ogóle w szkołach? Nie, to odwieczny problem. Ja pamiętam za rządów Platformy Obywatelskiej, jak była jedna historia w tygodniu. Nauczyciele historii skarżyli, nie było po prostu tygodnia, żeby nie było rozmów na ten temat. Cały czas, panie dyrektorze, dlaczego tak mało? Proszę nam dać zgodę, dyrektora. Jak tylko mogłam, to przyznałam, ale ja też musiałam jeszcze język polski, miała matematyka, no wszystko było ważne. A teraz 3 godziny, to uważam, naprawdę można w sposób bardzo dobry zapoznać z tą historią, a to nauczyciel. Naprawdę nauczyciele są tak świetni, że sobie poradzą czy z tym podręcznikiem, czy z tamtym podręcznikiem i mają swoją wiedzę i tą wiedzę na pewno przekażę. Jestem przekonana, że przy 3 godzinach to będziemy już w tej chwili mieli młodzież świadomą. Pani senator Małgorzata Kopiczko, Prawo i Sprawiedliwość, było gościem programu Republika po południu. Kłaniam się pani dziękuję senator. Bardzo, dziękuję państwu za wizytę w studiu. Za chwilę serwis informacyjny. Michał Trześniewski czeka już w gotowości na spotkanie z państwem. Ja się żegnam na dzisiaj.